Transformacja od Lenina do Putina. Taki jest tytuł cyklu. Cyklu zamierzonego, zaplanowanego na 4 części, z których 2 są gotowe, więc połowa roboty. No i ponieważ po kolei wszystko trzeba opowiedzieć, więc jak łatwo się domyślić, w tej pierwszej części to będzie bardziej od strony Lenina niż Putina. Putin będzie bohaterem, może nawet nie pierwszoplanowym, gdzieś w części 4, jak uda się ją zrealizować. O czym to film i jaki powód jego realizacji? No, ja bardzo chciałem opowiedzieć o tym, co nazwano transformacją ustrojową na nasz użytek w naszych czasach. O tej transformacji ustrojowej przełomu lat 80. i 90. Ale jak się zacząłem do tego przymierzać, to okazało się, że trudno jest z sensem o tym opowiadać, jak został Związek Sowiecki rozmontowany i jak upadł PRL i czy w ogóle upadł, może nie upadł, tylko się potknął i podniósł zaraz. Trudno o tym z sensem opowiadać, jeżeli się nie opowie od pieca, to znaczy jak Związek Sowiecki został zmontowany, jak to diabelstwo powstało i skąd się wzięło. I stąd próba opowiedzenia historii projektu sowieckiego jako pewnego przypadku, modelu rewolucji. Co to może dzisiaj znaczyć, jakie może mieć znaczenie i jaka potrzeba, żeby sobie przypominać tę historię. No mnie się zdaje, że w historii mamy do czynienia z pewnymi stałymi wariantami gry, pewnymi powtarzalnymi chwytami, i na przykładach z dziejów Związku Sowieckiego w XX wieku mam nadzieję, że udaje mi się przypomnieć, pokazać część z tych chwytów, które w różnych przebraniach, w różnych kolorach stosowane są także i dzisiaj. I mam nadzieję, że z tego powodu ten film może mieć wartość poznawczą, nie tylko historyczną, nie tylko jako jakaś rewia rupieci z przeszłości już coraz bardziej odległej, ale że może dostrzeżecie Państwo w tym filmie parę przynajmniej aktualności, takich chwytów, takich modeli. A zatem zapraszam teraz na projekcję pierwszej części filmu Transformacja. I po projekcji jestem, ma się rozumieć, na zaproszenie miłych gospodarzy do Państwa dyspozycji, gdyby się nasunęły na temat filmu albo na jakiś zupełnie inny temat uwagi. Projekcja potrwa niespełna godzinę. To jest ostatni moment, żeby wyłączyć telefon komórkowy. Kto tego jeszcze nie zrobił, a ja bardzo grzecznie proszę. Tak, zapraszam. Zapraszamy. Zgasimy światło. No co? Mamy rok 2013, więc warto zauważyć, jak bardzo to wszystko niedawno było. Że 100 lat jeszcze nie minęło od wybuchu I wojny światowej, bo to będziemy mieli za rok tę rocznicę. Parę lat do rocznicy przewrotu, zamachu bolszewickiego w Rosji, a pamięć tych spraw już na powrót i na nowo jakby zatarta, bo to ciekawa rzecz, że myśmy się w wiedzy o systemie sowieckim dobijaliśmy się za PRL-u, korzystając z rzadkich książek przedwojennych, korzystając z literatury emigracyjnej. No ale z tą literaturą emigracyjną tośmy wtedy nie wiedzieli o tym, że mamy do czynienia, nie zawsze, ale na pewno częściej niż by się zdawało, że mamy do czynienia z trustem. Że mamy do czynienia z trustem sowieckim, to znaczy spodziewamy się z Zachodu prawdy objawionej, a tymczasem to właśnie z Zachodu transmitowana była bardzo często sowiecka propaganda, tak, na Polaków. Więc szukaliśmy tej prawdy i ledwośmy się zdążyli tego i owego dowiedzieć, ledwo
Ledwo przecież dalece nie wszystkie miejsca zbrodni zostały zlokalizowane. Przecież jeszcze nie wszystkie ofiary tego systemu, nawet te polskie, nie mówię o innych, zostały nazwane po imieniu. Przecież wiadomo, że nie wszyscy mają swoje groby i większość ich nigdy mieć nie będzie. Większość tych, którzy poginęli tam w Sowietach, a potem z rąk władzy sowieckiej. A zatem jeszcze nie są skończone remanenty tamtego kłamstwa i tamtej zbrodni, a już przysypywane jest to nowymi kłamstwami. No bo zobaczcie Państwo, co się dzieje. Komunizm w Moskwie już zdechł. Oczywiście trzyma się w personaliach, no bo stare miłości nie rdzewieją i te zasady postępowania, których się nauczyli kagiebiści stojący na czele państwa sowieckiego, no to właśnie inaczej już oni pewnie nie będą mieli do końca życia, ale oni przynajmniej komunizmu już nie głoszą. Gdzie jest głoszony komunizm? On jest głoszony z drugiej strony globusa, tak? Na zachodnich uczelniach komunizm trzyma się mocno. W Stanach Zjednoczonych ciągle można znaleźć ludzi, którzy się zawsze uprą, że ach, tam to nie wyszło, bo to był błąd przy pracy, bo to niewłaściwi ludzie się za to zabrali. Jakbyśmy my te rzeczy robili, to byśmy to zrobili mądrze i lepiej. No i co? I przesuwają się też punkty ciężkości. Przesuwają się akcenty. Już teraz właśnie nie rozjeżdżają nas czołgami, prawda? I nawet szczególnie się do tego nie spieszą, ale rewolucja innym torem biegnie, innym torem postępuje. Mówi w filmie pan Stanisław Michalkiewicz bardzo słusznie, żeby rewolucja się udała, no to trzeba zbudować nowego człowieka. Trzeba zbudować nowego człowieka. No, czyli wychować jakoś, wyhodować najlepiej od małego. Najlepiej od kolebki nowego, a tych starych ludzi pozbyć się. Jak najszybciej się pozbyć. Co to znaczy pozbyć się i co to znaczy wychować nowego człowieka? No trzeba wyrwać człowieka z naturalnej wspólnoty, bo przecież do takiego horroru nikt się nie spieszy, żaden człowiek przy zdrowych zmysłach. Trzeba go pozbawić zdrowych zmysłów, i to można uczynić, wyrywając człowieka ze wspólnot naturalnych, przyrodzonych, po to, żeby wprowadzić, wmontować człowieka w tę wspólnotę sztuczną, tak? Wspólnotę jakiegoś kołchozu, jakiejś klasy czy jakiejś rasy, ale najpierw trzeba zniszczyć wspólnoty naturalne. Jakie to są te naturalne wspólnoty? No one są trzy. To jest rodzina, krąg rodzinny, którego nie wybieramy na dobre i na złe, ale on jest przyrodzony, naturalny i naprawdę trzeba doprowadzić się do niezłego zamętu intelektualnego i duchowego, żeby to negować. Drugi taki krąg przyrodzony i naturalny to jest oczywiście naród. No, komuniści kwestionują. I ci komuniści czerwoni i różowi, i ci komuniści zieloni kwestionują istnienie tych wspólnot. No i jest trzecia, a właściwie pierwsza, jak już dorośniemy, to rozumiemy, że pierwsza i najważniejsza wspólnota naturalna, przyrodzona, to jest nasza wspólnota religijna, to jest wspólnota naszego Kościoła. I zobaczcie Państwo, jakie to jest charakterystyczne i jak gołym okiem to widać, że właśnie do walki z tymi trzema przyrodzonymi, naturalnymi wspólnotami rzucane są zawsze wszystkie siły. Trzeba zniszczyć rodzinę, trzeba zniszczyć Kościół, trzeba zniszczyć naród, tak? Zanegować, zakwestionować, rozwodnić to. No, więc teraz ta wojna nie toczy się z użyciem ostrej amunicji, no nie rozwalają nas, tak? Nie spychają do jakiegoś piachu, do dołu z wapnem, ale próbują nam zwapnić mózgi i serca nadwątlić, a robią to za pomocą gazety, telewizora, debaty parlamentarnej, no bo skoro demokracja, więc każdą zasadę i każdą wartość, każdą świętość można poddać pod głosowanie, a zatem żadnych świętości nie ma. A dla normalnego człowieka rodzina, Kościół, naród to są świętości, tak?
I to jest w związku z tym zarzewie konfliktu. I jeśli państwo trzymacie się tych trzech wspólnot jako tako, bo przecież różne są nasze układy z naszymi najbliższymi, krewnymi, powinowatymi, różne są nasze relacje z naszymi rodakami i możemy się nawzajem mieć dość od czasu do czasu. I oczywiście bardzo różne są nasze układy z lokalnym księdzem proboszczem, czy z arcypasterzem regionalnym, czy z samym stwórcą. Różnie się prowadzimy, prawda? Ale jakiekolwiek by te układy nie były, jeśli uznajemy w ogóle te relacje, no to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jesteśmy wrogami rewolucji, że jesteśmy elementem niepewnym, że nas trzeba się pozbyć. I trzeba to skonstatować nie po to, żeby się nawzajem straszyć, tylko żeby zrozumieć, że w tym świecie demokratycznym, w tym eurokołchozie, dążenie do spokoju, dążenie do tego, żeby nie było problemów, że to jest iluzja, która nie może być spełniona. Takie oczekiwanie się nie może spełnić, jeżeli poważnie samych siebie traktujemy, jeśli poważnie traktujemy swoje przekonania. Tak? Bo niektórzy mają taką tęsknotę. Po prostu... jakby to powiedzieć, no marzą o tym, żeby na życie nasze nie składały się żadne konflikty. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli się opowiadamy za którąś z tych wspólnot zdecydowanie, a już jak za wszystkimi trzema, to już całkiem na pewno, to jak w banku, że jesteśmy my możemy nie być wrodzy komukolwiek, tak? Ale nas rozpoznają jako wroga. Tak jak tych Polaków 111 tysięcy na przełomie lat 1937-38, głównie na Ukrainie i na Białorusi, tak? 111 tysięcy po prostu straciło życie za to, że byli Polakami, bo byli wyselekcjonowani wedle tego kryterium etnicznego. I warto zdawać sobie sprawę z tych rzeczy, jeszcze raz powtórzę, nie po to, żeby się nakręcać i żeby się nawzajem straszyć, tylko żeby rozumieć, że jak to pięknie powiedział polski poeta przed setkami lat, pokój, szczęśliwość, ale bojowanie, byt nasz podniebny. Sęp Szarzyński. Setki lat temu, a ktoś tak pięknie potrafił to po polsku napisać i do dzisiaj czytelnie i komunikatywnie. Taka jest istota sprawy, że czy chcemy, czy nie chcemy, jesteśmy na wojnie. Jesteśmy na wojnie. Ta wojna się toczy no właśnie inne barwy, inne kostiumy przybiera ofensywa rewolucyjna. Dostaliśmy paszporty, mamy swobodę podróżowania, no ale tymczasem władza ludowa dlatego nam te paszporty mogła odpuścić, że ma 100 innych narzędzi kontrolowania i inwigilacji. Ma nas pod okiem, ma nas pod nadzorem. Polska, piękny kraj, mógłby to być, a przecież państwo policyjne. Państwo słyszeliście te statystyki, to są fakty, to nie są moje domniemania czy jakieś wrażenia subiektywne, tylko takie są statystyki, że w Polsce policja częściej niż gdziekolwiek w eurokołchozie sięga po takie techniki specjalne jak podsłuch, tak? Inwigilacja, kontrola naszych rozmów. Już teraz bezpieka nie prowadzi być może z takim zapałem tych papierowych teczek jak kiedyś, no dlatego, że my teraz wszyscy sami na siebie takie teczki zakładamy. Zapisujemy się w sieci codziennie 15 razy, nosimy przy sobie telefon komórkowy, jesteśmy na Facebooku,
prowadzimy korespondencję mailową i w związku z tym tam to wszystko jest. I Wielki Brat ma do dyspozycji to, nad czym dawniej musiał się głowić legion funkcjonariuszy, musiał zbierać te informacje. I warto to wiedzieć, nie po to, po raz trzeci powtórzę, żeby się straszyć i nakręcać, tylko żeby rozumieć, że licho nie śpi. A rewolucja dokonuje się, idzie sobie tą, bo to tak jak kolumny wojska. Ta armia rewolucyjna maszeruje różnymi kolumnami na ten sam front, na tę samą wojnę, na tą samą rewolucję. Otóż teraz chyba najbardziej widoczna, spektakularna jest działalność tej kolumny armii rewolucyjnej, która walczy na froncie rewolucji obyczajowej. Tak? To znaczy zabiega o to, żeby właśnie wszystko to, co w normalnym świecie nie budziło wątpliwości, żeby to co najmniej zepchnąć do sfery jakiejś dwuznaczności. No, dla normalnego człowieka to jest takie oczywiste, że nawet jeżeli sami nie mamy tego szczęścia, żeby mieć tatusia i mamusię, to wiemy, że to w świecie to właśnie tak jest urządzone, że się człowiek rodzi dlatego, że się wcześniej dwoje innych ludzi spotkało. I otóż to właśnie trzeba zaatakować i to się atakuje i trzeba wprowadzić tutaj wątpliwość i oczywiście trzeba się dobrać do dzieci od małego. W szkole, prawda? W przedszkolu trzeba dzieciom zasiać w tej dziedzinie wątpliwości. W tym filmie, który Państwo obejrzeliście, ten wątek nie jest eksponowany i prawie pozostaje nieobecny. Ale gdyby udało się nam z kolegami, koleżankami rozpocząć realizację następnego cyklu filmów dokumentalnych, który by się nazywał Nowy Wspaniały Świat, to tam więcej byłoby właśnie o tych wątkach obyczajowych. Tutaj zwrócę uwagę tylko na to, że w tym składzie tego wagonu, co to Prusacy Lenina wyeksportowali do Piotrogrodu w 17 roku. Otóż w tym wagonie podróżowała razem z Leninem w tej jego ekipie niejaka Aleksandra Kołłątaj. Aleksandra Kołłątaj. Ona potem za Stalina była ambasadorem w Skandynawii w latach II wojny światowej, ale za czasów Lenina ona właśnie wprowadzała te myśl, te koncepcje i także pewne rozwiązania prawne, organizacyjne na froncie rewolucji obyczajowej. To ona doprowadziła do tego, że 8 marca został proklamowany świętem państwowym w Związku Sowieckim. No i oczywiście to ona zabiegała o to, żeby świeckie śluby kosztowały parę rubli, a świeckie rozwody jeszcze mniej. I ona zabiegała o to, co też ostatecznie Lenin wprowadził, o prawo do bezkarnego zabijania najsłabszych, bo takich, co się jeszcze nie zdążyli urodzić. I to zostało po raz pierwszy w Związku Sowieckim podniesione do rangi prawa. Ten przywilej pozbywania się słabszych. Ale to jest ta sama myśl, ta sama koncepcja, ta sama filozofia, która dzisiaj zachęca nas do tego, żebyśmy przyzwolili na zabijanie słabszych, dlatego że starszych, prawda? Dlatego że chorych, dlatego że w jakiś sposób niedoskonałych. O tym troszkę się wspomina w filmie Eugenika, ale gdyby doszedł do skutku ten cykl Nowy Wspaniały Świat, to i tam o tych sprawach byłoby troszkę więcej. To są takie moje uwagi po projekcji filmu, którego już jakiś czas nie oglądałem, dziękuję Państwu za towarzystwo w trakcie tej projekcji. A może teraz ktoś z Państwa zechce zabrać głos, żeby ukierunkować bieg zdarzeń i rozmowy. Tak. Na początku filmu, na samiuszkim początku, nie wiem, może drugie zdanie, trzecie zdanie było, że zamierzeniem komunizmu było
może niedokładnie powiem, ale zamierzeniem początku komunizmu, marksizmu było zniewolenie czy coś w tym stylu, a według mnie osobiście nie, ktoś, kto ma jakąś ideę początkową, to jest dosłownie na samiutkim początku, nie ma chyba złych zamiarów. Czyli to pierwsze zdanie mnie tak zadziwiło, że ktoś, kto w ogóle nie ruszył jakiegoś tematu, dopiero jest na początku tego tematu, ma złe zamiary. To proszę Pana, moglibyśmy puścić ten film jeszcze raz i wtedy zauważyłby Pan, że to wypowiada amerykański ekspert CIA, notabene, wypowiada taki pogląd, że trwało zadziwiająco długo, nim ludzie zorientowali się w tym, że komuniści nie mają dobrych zamiarów. Tak brzmi to zdanie. Więc to jest tytułem anonsu wprowadzenia. To należy w filmie jeszcze do części, którą nazwijmy prologiem, prawda? Zanim jeszcze opowieść się zacznie i dopiero potem zabiera głos Włodzimierz Bukowski i wspomina o tym, jakie znaczenie dla instalacji systemu sowieckiego miała pierwsza wojna światowa. Więc myślę, że jakby Pan jeszcze raz to zdanie usłyszał, to... Ja tak zrozumiałem, że zamierzeniem jeszcze zanim do komunizmu doszło, zanim przejęli władzę, było złe ich działanie. Proszę Pana, no dla mnie w istocie nie byłoby tutaj, nie byłoby w tym nieprawdy, dlatego że jak dla mnie ktoś się sposobi do tego, żeby pozbawić ludzi, no na przykład ich własności, a jak się nie zgodzą, to życia, no to nie ma dobrych zamiarów. Niezależnie od tego, jakie cele strategiczne miałyby temu przyświecać, prawda? To nie jest dobre. Ale trzeba też powiedzieć, że proszę Pana, to tak zawsze jest, że diabeł nam sprzedaje najgorsze rzeczy w bardzo ładnym opakowaniu. Nie namawia nas do tego, żebyśmy odebrali sobie życie tak od razu, prawda? Nie przychodzi od razu z ofertą sprzedaży duszy, ciała i utraty życia wiecznego, tylko przychodzi z fajnymi propozycjami, takimi, które warte są rozważenia, prawda? Na pierwszy rzut oka. No to na tym polega ta perfidia, tak? Ja chciałem tylko skomentować, bo w jednym z Pańskich filmów, nie pamiętam już który, jeden z historyków czy komentatorów powiada takie zdanie, że nikt się nie przyłącza do partii komunistycznej ani do ruchu komunistycznego, mając złe zamiary, ale ten, kto tam zostaje, to po prostu godzi się czynić zło, a ci, którzy się orientują, co się dzieje, to po prostu odchodzą. A ci, co zostają, to tak jakby się godzili na czynienie tego zła. Bardzo dziękuję, że Pan przypomniał to zdanie. Wypowiada je w filmie Nowa Polska Herbert Rommelstein, który przez dziesiątki lat pracował dla rządu amerykańskiego, rozpracowując infiltrację sowiecką na terenie Stanów Zjednoczonych, a jego punkt wyjścia do tej przygody życiowej był bardzo ciekawy, dlatego że właśnie w młodości został skaptowany przez komunistów. Na czas bardzo krótki, bo to nawet chyba nie liczyło się w latach, ale istotnie. On to najpierw kupił, a potem potraktował poważnie i zaczął się orientować, w co depnął. Herbert Rommelstein opowie o tej historii w krótkich paru zdaniach. Wspomni o tych momentach swojej biografii na początku drugiej części filmu Transformacji. Druga część filmu Transformacja, dla zmylenia przeciwnika, jej akcja będzie się toczyć w dużej mierze z drugiej strony globusa, na terenie Stanów Zjednoczonych. I druga część Transformacji opowiada o faktach z lat 40. i 50. XX wieku. No i to, jak już powiedziałem, to jest pół drogi, żeby historia się domknęła, żeby klamrę można było zapiąć, tę klamrę historyczną dziejów Związku Sowieckiego, no to potrzebne są jeszcze dwa następne filmy, no i Bóg raczy wiedzieć, kiedy uda się je zmontować. Herbert Rommelstein, wielki człowiek i wróg komunistów,
bardzo głęboko wprowadzony w naturę tego systemu, a w związku z tym też człowiek szanujący Polskę i człowiek, któremu Polacy są winni jakąś wdzięczność, dlatego że on walczył po dobrej stronie frontu. Ja mam pytanie, jeśli można. Tak. Wiem, że pan pytał publiczność, ale nie mogę się powstrzymać, bo ten film jest pełen różnych wątków. Znaczy jest tak upakowany wątkami, że po prostu nie wiem od czego zacząć, ale jedna rzecz, która mnie tam uderza, tak ogarniam go myślą, ten obraz, to to, że na pewno nigdy nie ukaże się w obecnej telewizji. Tak mi się wydaje, bo uderza pan tam w dwa wątki, które w zasadzie są zawsze pomijane. No. To znaczy, pierwsze to jest masoneria, że pan tak tam jasno zarysowuje realny wpływ masonerii na utratę rządu przez cara, władzy przez cara, a drugi to to, że no, rola Żydów, no, jakby nie patrzeć, rola Judejczyków, którzy po prostu przyczynili się do upadku tego systemu i to całych międzynarodówki żydowskich. Pan mówi, że ja uderzam. Ja myślę, że ja zaledwie musnąłem ten temat. Nic nie uderzam, ja tylko wzmiankuję. Ja tylko wzmiankuję, że jest taki wątek. Ten film, jak państwo widzieliście, nie skupia się na tym wątku, no ale byłoby nieuczciwością udawać, że tego słonia w menażerii nie ma. Tak? Że wszystkie inne są zwierzęta, tylko słoń nie istnieje. No, gdyby, proszę państwa, co do udziału Żydów w rewolucji i w instalacji tego zbrodniczego systemu. No, spójrzcie państwo na to w ten sposób. Gdyby bolszewickie politbiuro w swoim składzie z czasów Lenina, ten pierwszy rzut, gdyby ono się składało w 100% z ludzi pochodzących z Filipin, to niewątpliwie byłby to fenomen odnotowany w każdej książeczce do historii, nawet w elementarzu. Tak? Fascynujące. Rewolucja w Rosji, a to wszystko Filipińczycy. Prawda? Na pewno byście państwo o tym czytali. Filipińczycy byliby zachęcani do, i słusznie, do jakiejś autorefleksji, do krytycznego wejrzenia w dzieje swojego narodu. Prawda? I na pewno byłby to temat. Byłby to temat. A tutaj, proszę państwa, 100% tej szajki to są ludzie, dla których nie zawsze jidysz był językiem pierwszym nabytym, nie zawsze dom ortodoksyjnie żydowski tworzył środowisko formujące tych ludzi, bo część z nich wywodziła się z rodzin już sekularyzowanych, no ale, jakby to powiedzieć, przemilczenie tego fenomenu historycznego jest uproszczeniem, które bardzo daleko przekracza granice fałszu. Więc nie można o tym nie wspomnieć. Zwłaszcza teraz, kiedy po 25 latach w Polsce obserwujemy nie tylko dalszy brak tej refleksji, ale wręcz powiedziałbym pewną recydywę wyparcia tej tematyki. Mówię po 25 latach, no bo tak zaokrąglam, że no już od końcówki lat 80. jest nam dana możliwość prowadzenia debaty publicznej, nie powiem nieskrępowanej, ale niezagrożonej żadnymi ostatecznymi sankcjami. Od roku 90. nie ma w Polsce cenzury instytucjonalnej, od 93. nie ma
umundurowanych formacji sowieckich na terenie Polski, a zatem nie możemy się powoływać wzajemnie, nie możemy się powoływać, nie możemy się wykręcać my, Polacy i Żydzi, nie możemy się powoływać na to, że nam coś przeszkadza, że nam coś przeszkadza artykułować nasze poglądy i nasze nastawienie, prawda? I otóż właśnie po 25 latach można stwierdzić, że o ile wcześniej, spuśćmy już zasłonę milczenia na to, no powiedzmy, że właśnie cały obłęd i koszmar 20 stulecia utrudniał skutecznie dojście do rozumu i artykulację refleksji, autorefleksji historycznej, no w ciągu tych ostatnich 25 lat, kiedy już pole do tej autorefleksji się otwarło i byli Polacy bardzo energicznie, nawet powiedziałbym czasem dość brutalnie zachęcani do tego, żeby tę autorefleksję krytyczną snuli na temat właśnie przewin, czy faktycznych, czy urojonych, czy narodowych, czy indywidualnych. Polacy byli do tego zachęcani. Otóż i byli zachęcani do dialogu. Tak, do dialogu. Otóż okazuje się, że ta zachęta do dialogu była jednostronna, a w każdym razie, że zaowocowała ona autorefleksją tylko z jednej strony. Ja tutaj do Państwa się wybierając kupiłem na lotnisku gazetę jedną i drugą i tam czytam między innymi teksty, które są elementem nagonki prowadzonej w tej chwili w Polsce na historyka wybitnego, profesora Krzysztofa Jasiewicza. Profesor Krzysztof Jasiewicz miał tę nieostrożność, że rzetelnie zabrał się za badanie, no między innymi realiów okupacji sowieckiej ziem polskich w latach 39-41 i szerzej jest on znawcą spraw czasów II wojny światowej. No i w naturalny sposób jako profesor Polskiej Akademii Nauk ma w ogóle szerokie kompetencje historyczne. I otóż doszedł on do wniosków, które między innymi poza obszernymi książkami, których jest autorem, wyartykułował w udzielonym niedawno wywiadzie pewnemu dodatkowi historycznemu, popularyzującemu historię. I to jest wywiad, który zawiera szereg gorzkich słów pod adresem wspólnoty żydowskiej. No właśnie pytanie, czy wspólnoty, na ile wspólnoty i w jakich okresach, to można by szerzej dywagować na ten temat. Gorzkie słowa, które są odpowiedzią na niesprawiedliwe i oparte na zafałszowaniach zarzuty pod adresem polskiej wspólnoty narodowej. I pan profesor Jasiewicz takie słowa wyraził i teraz spotyka go za to odwetowa kampania nienawiści, nagonka, egzekucja publiczna, równanie z ziemią. Gwiazda śmierci warszawska, jedna i druga, na łamach gazety, na falach radiowych, przeprowadza egzekucję profesora Jasiewicza. Dlaczego? Dlaczego? Myślę, że z jednej strony, bo nazywam to kampanią nienawiści i egzekucją cywilną, z tego powodu, że zaangażowani zostali w te seanse nienawiści radiowe, na przykład wysokiej rangi funkcjonariusze frontu ideologicznego z ulicy Czerskiej, którzy nie zawsze są fatygowani do jakichś tam głupstw, więc skoro się fatygowali do mikrofonu radiowego, to znaczy, że wysoką rangę przypisano tej sprawie. Otóż dlaczego akurat teraz? Sądzę, że kilka czynników się na to złożyło. Jeden czynnik taki, że pan Krzysztof Jasiewicz, profesor Polskiej Akademii Nauk, jest postrzegany przez ludzi z Gwiazdy Śmierci jako zdrajca. Tak? Jako zdrajca, dlatego że nie tak pisał w latach 90. W latach 90. pisał nieco bardziej po linii na bazie, a tutaj teraz dochodzi do takich nieprzyjemnych dla nas wniosków.
a zatem zdrajca, więc tym większa pasja. Druga rzecz, no właśnie, że to jest profesor Polskiej Akademii Nauk, a zatem, jak sądzę, ci, którzy w tej chwili go wdeptują w ziemię, kierują się takimi przesłankami, że trzeba zwiększyć dyscyplinę w szeregach profesury. Bo jak się tak jeden profesor wyłamał, no to nie daj Boże jakby następni, więc trzeba tego przykładnie zniszczyć i wdeptać w ziemię po to, żeby się inni nie wychylili. I trzeci element, taki, że to się ukazało, ten wywiad, na łamach pisemka popularyzującego historię. Gdybyś to się ukazało na łamach pisma ezoterycznego, jakiegoś solidnego, tołstego żurnału, jakiegoś historycznego, który czyta razem parę set, a może parę tysięcy osób, to wtedy nie warto wszczynać o to żadnego lalu. Natomiast ponieważ to już jest poziom popularyzacji, więc trzeba zdyskredytować tego człowieka. I po czwarte, i być może najważniejsze, w najbliższych dniach czy tygodniach otwarte zostanie wreszcie w Warszawie Muzeum Historii Żydów Polskich. I przypuszczam, że nagonka na pana profesora Krzysztofa Jasiewicza jest to oczyszczanie przedpola, tak? Oczyszczanie przedpola napalmem. To znaczy, zanim zostanie otwarta ta ekspozycja, szykowana już przez szereg lat, trzeba taką zrobić atmosferę, żeby nikt nie ważył się pisnąć krytycznie. A że warto by nie tylko pisnąć, ale warto by po prostu podnieść tę sprawę jako skandaliczną i urągającą prawdzie historycznej, to ja wnioskuję z bardzo poważnych przesłanek. Otóż czytuję od lat teksty ludzi, którzy są zaangażowani w budowę, w kreowanie tej ekspozycji, którzy merytorycznie odpowiadają za kształt Muzeum Historii Żydów Polskich i przytoczę Państwu takie przykłady, których się doczytałem w ich publikacjach. Otóż w Atlasie Historii Żydów Polskich, który się ukazał kilka lat temu, Atlas, tak zatytułowane wydawnictwo, ale w istocie tam jest bardzo dużo tekstu oprócz map. Otóż w tym Atlasie, proszę Państwa, na konto historii polskiej zapisano pogromy, których ofiarami padali Żydzi przed 100 laty, na przełomie XIX i XX wieku, na przykład w Odessie i w Kiszyniowie. Tak? I to jest zapisane do historii Żydów polskich, a zatem jest to przez tych nierozważnych redaktorów tego muzeum i tego wydawnictwa, jest to zapisywane na konto Polaków. Tak? Rok 1918 w tym atlasie, a więc odzyskanie przez Polskę niepodległości. Jakim zdaniem jest kwitowane? Czytamy tam, dla Żydów zaczął się nowy, trudny okres. Tak? To jest świadectwo jakiegoś kompletnego właśnie wyalienowania tych ludzi, badaczy, z wątpliwymi często kwalifikacjami, ich oderwania od rzeczywistości i to jest takimi słowami deklarowane jest właśnie, nie powiem zerwanie, ale brak wspólnoty, tak? Brak wspólnoty przeżyć, brak wrażliwości na moją wrażliwość historyczną, tak to nazwijmy. Prawda? Nie wspomnę o różnych innych, nie wiadomo czy bardziej śmiesznych, czy bardziej strasznych, kłamstwach i przemilczeniach, których dopuszczają się autorzy tej ekspozycji przyszłej. Być może ona jakoś w ostatnich chwilach zmieni kształt, być może zostanie udoskonalona, ale te teksty, które do tej pory mogłem przeczytać, One jak przedstawiają stosunki polsko-żydowskie na przestrzeni dziejów? No one je przedstawiają w formule sentymentalnej. Sentymentalnej, tak? To znaczy za całe dzieje stosunków polsko-żydowskich i za całą historię, udział Żydów w historii Polski, według tej wykładni polskiej inteligencji ma wystarczyć Berek Joselewicz z pana Tadeusza, przepraszam, Jankiel z pana Tadeusza i Berek Joselewicz pod Kockiem.
Tak? Obraz sentymentalny. No nie znajdziemy tam informacji, które mają wydźwięk niesentymentalny. Nie znajdziemy tam informacji na przykład o pogromie w Buku na Wielkopolsce w 1848 roku. Proszę Państwa, to był pogrom, którego dopuścili się tamtejsi Żydzi wobec Polaków, którzy powstali, tak, w 1848 roku. O takich faktach tam nie będzie mowy. Tam nie będzie mowy o tym, w jaki sposób diaspora żydowska uczestniczyła rzeczywiście w epoce polskich powstań, w polskich insurekcjach. Tam jest to przedstawiane sentymentalnie. Mamy teraz 150. rocznicę powstania styczniowego i sporo czytam, bo też się sporo opowiada o tym, jak to właśnie powstanie styczniowe było takim wielkim aktem zbratania Żydów polskich z Polakami. To jest, proszę Państwa, projekt propagandowy. To jest bajka, to jest fikcja. To jest pewien, to był wówczas element pewnej prowokacji, którą historycy słabo do tej pory jeszcze rozpoznają skalę tej prowokacji, ale w istocie, bo tutaj osobna byłaby rozmowa na temat powstania styczniowego, tak? Powstanie styczniowe jako antypolska prowokacja, którą przeprowadzili, którą zrealizowali przede wszystkim Prusacy, Moskale, właśnie masoneria rewolucyjna, międzynarodowa, tak zwane węglarstwo, ale także diaspora żydowska i prominentni jej przedstawiciele, którzy na zimno, zupełnie wszystko na to wskazuje, Polaków popchnęli do aktu samobójczego po to, żeby właśnie zniwelować teren pod budowę nowego społeczeństwa, nowej drabiny społecznej. Otóż to pomijając, trzeba powiedzieć, że właśnie bajka, którą, jak się wydaje, chce propagować to Muzeum Historii Żydów Polskich o jakimś tutaj powszechnym zbrataniu, bajką tylko pozostać musi, dlatego że kiedy zajrzymy do badań źródłowych, no właśnie historycy od czasu do czasu coś, tak jak Krzysztof Jasiewicz, wezmą i policzą, więc kiedy zajrzymy do tekstów źródłowych, no okaże się, że to nie ma żadnego pokrycia w rzeczywistości. Odsyłam do publikacji na przykład Wiesława Cabana na temat, który w Guberni Radomskiej akurat szczegółowo zliczył udział ludności żydowskiej w działaniach, powiedzmy, około insurekcyjnych. No i to właśnie zupełnie nie pokrywa tego frazesu o festiwalu zbratania. Nie było żadnego festiwalu zbratania, trzeba to sobie wyraźnie powiedzieć. Żydzi w epoce rozbiorów, mieszkający na ziemiach polskich, nie przeżywali gremialnie żadnej wspólnoty interesów, żadnej wspólnoty uczuć z Polakami i moment krytyczny, moment walki Polaków o niepodległość, moment wybijania się Polaków na niepodległość w roku 1918 bardzo dosadnie to zweryfikował. W roku 1918, 19, 20 diaspora żydowska w kraju i za granicą zajęła stanowisko, mówiąc diaspora żydowska, mam tutaj w tej chwili na myśli jej prominentnych przedstawicieli, jej elity polityczne. Bo oczywiście ogół tak generalnie, po prostu lud mało wie, czy polski, czy żydowski, mało wie o polityce, ale otóż elity żydowskie wobec polskiego wybijania się na niepodległość pod koniec I wojny światowej zajęły stanowisko, którego nie da się nazwać obojętnym. Trzeba nazwać to stanowisko wrogim, po prostu wrogim. W książeczkach do historii dla Polaków znajdziecie Państwo rozdziały
w tej części, bo to różnie, prawda, na różnym poziomie nauczania jest ujęte, znajdziecie Państwo zawsze taki rozdział czy podrozdział walka o niepodległość i granice. I będziecie tam mieli Państwo jakiś przynajmniej akapit o powstaniach śląskich i o problemach na zachodniej rubieży, o wojnie 20 roku, no już teraz szczęśliwie wolno pisać. Będzie tam mowa o Śląsku Cieszyńskim i o tym, jak to Czesi zgrabnie i sprawnie wbijali nam nóż plecy właśnie w roku 1920, jak to propaganda bolszewicka na Zachodzie powodowała blokowanie transportów broni dla Polaków walczących o życie w portach także zachodniej Europy. O tym wszystkim Państwo przeczytacie, ale nie przeczytacie, nie znajdziecie ani na poziomie podstawowym, ani akademickim, nie znajdziecie podręcznika, w którym zgodnie z prawdą historyczną znalazłby się adekwatny bodaj akapit o walce, zdecydowanej walce, o wojnie wypowiedzianej, wojnie toczonej na arenie międzynarodowej, na płaszczyźnie dyplomatycznej, nie na polach bitew żadnych, ale na płaszczyźnie dyplomatycznej, wojnie, którą wydali Polakom prominentni przedstawiciele organizacji żydowskich, na przykład delegowanych na Kongres Wersalski. To są fakty historyczne. W dniach, tygodniach, latach Kongresu Wersalskiego, kiedy artykułowano, bo właśnie cała ta sprawa Judeopolonia, prawda, to ludzi bulwersuje, to powoduje, że natychmiast człowiek ląduje na liście antysemitów. No nie, to jest fakt historyczny. To jest fakt historyczny, że mówmy o tym zupełnie spokojnie, tak jak tutaj historycy bez piany na ustach w pierwszej części transformacji o tym wspominają. Tak jak projekt bolszewicki był witany z nadzieją przez licznych bardzo Żydów, liczących na to, że projekt bolszewicki umożliwi realizację ich aspiracji narodowych, tak inni Żydzi mieli wówczas koncepcję taką, że te aspiracje da się zrealizować wyłącznie emigrując do Palestyny i budując tam własne państwo. I była trzecia szkoła jazdy, przeważająca notabene, to była taka szkoła jazdy: ani nie chcemy emigrować do Palestyny, bo tam jest nieprzyjemny klimat, a tu mieszkamy od setek lat, ani nie chcemy angażować się w zbrodnie bolszewickie, bo nie jesteśmy komunistami, jesteśmy normalnymi ludźmi, więc potrzebujemy urządzić się tutaj, ale jest nas bardzo dużo i mamy aspiracje, więc musimy te aspiracje zrealizować, a to będzie możliwe wyłącznie w ramach przynajmniej autonomii politycznej. I to był właśnie projekt, który hasłowo jest ujmowany nazwą Judeopolonia. I to bywa dla niektórych jakieś takie abstrakcyjne właśnie. Niektórzy myślą, że to są jakieś teorie spiskowe. Nie, nie ma żadnej teorii spiskowej, tylko jest praktyka. Praktyka i wcale zresztą w tym wypadku nie spiskowa, ponieważ to mówiono jawnie i głośno. Właśnie na Kongresie Wersalskim pisano o tym w gazetach. Notabene ta koncepcja autonomii w Europie Środkowej, ona miała swój renesans przelotny także w latach II wojny światowej, co jeszcze, powiedziałbym, bardziej tragiczne. Ale żeby unaocznić Państwu realność tej koncepcji, wspomnę, że kiedy na Kongresie Wersalskim wystąpiono z koncepcją wolnego miasta Gdańska, to równolegle wyartykułowana została w białostockich gazetach koncepcja wolnego miasta Białegostoku. Ponieważ dla większości białostoczczan tam ówczesnych było jakimś poronionym absurdem planowanie, żeby tutaj było jakieś państwo polskie. Dlatego, że większość mieszkańców Białegostoku w tamtym okresie nie władała językiem polskim i nie poruszała się w polskim obszarze, w polskiej sferze kulturowej.
Byli to w większości tak zwani Litwacy, to jest Żydzi, którzy napłynęli w drugiej połowie i pod koniec XIX wieku z głębi Imperium Rosyjskiego, z głębi, która kiedyś nie była żadną głębią, bo to były po prostu ziemie zabrane Polakom w pierwszych zaborach. I ci Żydzi tam nigdy z Polską żadną nie mieli nic wspólnego i zjawiwszy się na terenach Królestwa Polskiego, które już wtedy nie było królestwem, tylko właśnie po Powstaniu Styczniowym było nazywane przywiślańskim krajem, ci Żydzi, tak zwani Litwacy, to jest pewien paradoks, tragiczny, bardzo smutny paradoks historyczny, że oni byli ostoją i jednym z głównych nurtów rusyfikacji w Polsce, dlatego że oni asymilowali się do życia cywilizowanego, w sensie życia świeckiego, życia wśród gojów, asymilowali się przez język rosyjski, a nie przez język polski. I otóż właśnie owi białostoccy Litwacy w 1919 roku żądają autonomii, wolnego miasta Białegostoku. I warto, żeby te rzeczy były opisane także w Muzeum Historii Żydów Polskich. I jeśli, jak czytam z opisów prasowych, ma w tym muzeum być bez liku takich różnych, jakby to powiedzieć, kamieni milowych, przy których miałby się zatrzymać Polak po to, żeby podumać nad tym, jak to przodkowie nasi i w jakim stopniu i wobec kogo zawinili. Prawda? Dużo w tym muzeum będzie na ten temat, a obawiam się, że nie będzie wiele o innych sprawach. Ja bym proponował dzisiaj, kiedy się o tym mówi, a właśnie nagonka na pana profesora Krzysztofa Jasiewicza jest znakiem, że te sprawy będą przybierać na znaczeniu i że będą no właśnie, że nie wszyscy chcą się uczyć historii, nie wszyscy chcą się czegokolwiek uczyć i idą niektórzy w zaparte. Takim dowodem tego, że idą niektórzy w zaparte jest książka też, notabene żałosna pod względem warsztatowym, nienaukowa zupełnie, aktualnego szefa Żydowskiego Instytutu Historycznego, pana profesora Śpiewaka, książka Żydokomuna. To jest książka kompromitująca go jako badacza, co zostało dowodnie wytknięte przez historyków, ale to nie przeszkadza mu być dalej autorytetem, dlatego że po prostu właśnie nie wszystkich tu obowiązują te same zasady. Nie wszyscy, którzy się mienią historykami, są obowiązani stosować się do zasad warsztatu historycznego. Do tych zasad należy na przykład krytyka źródeł, prawda? Większość historiografii dotyczącej stosunków polsko-żydowskich i realiów historycznych, udziału Żydów w historii Polski, większość tych książek niestety właśnie ma charakter sentymentalno-propagandowy. Nie są te prace oparte na rzetelnej krytyce źródeł. I to samo trzeba powiedzieć niestety i zgrozo o historiografii zagłady. Historiografia zagłady według mojej oceny takiej szacunkowej, waham się, czy powiedzieć w 80% czy w 90%, waham się, nie spełnia podstawowych wymogów warsztatowych. Nie kwalifikuje się jako historiografia. Tak? Kwalifikuje się wyłącznie jako różnego typu świadectwa epoki domagające się krytycznej lektury, ale ta krytyczna lektura nie jest przeprowadzana. Tak? I teraz, dlaczego ja w ogóle tak się rozgaduję na ten temat, do czego pan mnie wywołał? Dlatego, że proszę państwa, historia przyspiesza kroku i te sprawy będą na nowo wałkowane i widać, że w nadchodzącym sezonie będzie obowiązywała taka linia, że one mają być wałkowane przez rozwałkowanie polskiego historyka, badacza, który coś nieopatrznie zbadał.
Tak? Więc no nie każdy może poświęcić czas na to, żeby przeniknąć te matactwa i te fałsze, które się z tym wiążą, ale trzeba mieć świadomość, że tutaj też toczy się wojna i że państwo, czy tego chcecie, czy nie chcecie, zostaliście sklasyfikowani jako nieprzyjaciel na tej wojnie. Chciałbym powiedzieć jedną ważną rzecz, że pan profesor Jasiewicz nie jest pierwszą ofiarą tej walki. A tak. Ponieważ był taki pan doktor na uczelni w Opolu. Doktor Ratajczak. Tak, pan Ratajczak, który za badanie Holokaustu został wyrzucony z uczelni. Nie mógł. I to nigdzie, również zaczęło się od nagonki zainicjowanej przez Gazetę Wyborczą. Nigdzie nie mógł znaleźć pracy. Tak. Na końcu był palaczem centralnego ogrzewania. Później mieszkał na jakichś ogródkach działkowych jako bezdomny, a na końcu znaleziono go w bagażniku samochodu martwego pod jakimś supermarketem. Tak. Tak. 10 lat temu, 12? Och, śmierć pana doktora Ratajczaka to jest sprawa, nie wiem czy 5 lat już minęło. Nie wiem, czy 5 lat minęło. Chyba więcej. Ale chyba niewiele. Sama sprawa tego wydania, wydawnictwa, które wtedy się ukazało, to będzie gdzieś tak 10-12 lat. Była także kampania dezawuująca, zniesławiająca inną badaczkę, panią Ewę Kurek, która napisała przed kilkunastu laty bardzo pod wieloma względami rewelacyjną książkę o stosunkach polsko-żydowskich i o realiach okupacyjnych i właśnie ta sama gazeta rozpoczęła taką kampanię niszczącą. Ja przypomnę cytat z Józefa Piłsudskiego, który nigdy nie był oskarżany o antysemityzm, wręcz przeciwnie, jest tą pozytywną postacią, której pozytywny charakter ma tym bardziej wydobywać ohydę całej reszty endeckiego polskiego narodu. Otóż Józef Piłsudski, kiedy jeszcze walczył o sprawę rewolucji światowej, kiedy jeszcze był działaczem socjalistycznym, rewolucyjnym, konspiracyjnym, w końcu XIX wieku, napisał na łamach Robotnika, a może to była inna gazeta, ale też gazeta podziemna, nielegalna, napisał artykuł do Towarzyszy Socjalistów Żydów. I w tym artykule pisze Józef Piłsudski z troską o rewolucję światową. Pisze, bo wy, towarzysze socjaliści Żydzi, macie taki problem, że wy kompletnie nie rozumiecie Polaków. Dlaczego nie rozumiecie Polaków? No dlatego, że dowiadujecie się o nas czegokolwiek w ruskiej szkole, a w tej ruskiej szkole uczą was samych kłamstw na nasz temat. Więc uprzejmie zwracam wam uwagę, kochani towarzysze socjaliści Żydzi, pisze Józef Piłsudski ponad 100 lat temu, zwróćcie uwagę na to, że nie macie o nas zielonego pojęcia, więc troszkę wyhamujcie, tak? To ja oczywiście parafrazuję, ale to są słowa Józefa Piłsudskiego i ja sądzę, że można je odnieść także do, że można je zaadresować, tak? Że można je zaadresować, przeadresować dzisiaj współcześnie i że one by znalazły powinny znaleźć wielu adresatów, a sprawa jest nielekka i niebagatelna, dlatego że oczywiście niszczenie jakiegoś historyka, nawet jeśli to dotyczy jakiegoś wysokonakładowego pisma, to jest tylko sfera PR-u, propagandy. To jest sfera zatem po marksowsku nadbudowy. A problem w tym, jakie zmiany zachodzą w bazie i jakie mają zajść w Polsce zmiany w bazie, tak? Jaka ma nastąpić zmiana polityczna i jaka ma nastąpić zmiana struktury społecznej w Polsce. I tutaj nie wiemy tego dokładnie, jaki jest kalendarz tych zdarzeń. On jest pewnie też modyfikowany, jak w każdym wojsku i w każdej służbie, tak? Codziennie się te preliminarze i plany się aktualizuje. Panie Grzegorzu, czy ja mogę wtrącić odnośnie tego kalendarza? Tak, koniecznie. Bo akurat tutaj zmierza pan do punktu, w którym muszę zareagować. Mam w ręku najwyższy czas z 16 marca 2013 z artykułem pana Michalkiewicza, pana Stanisława Michalkiewicza, który zresztą wystąpił w pana filmie.
I tytuł tego artykułu jest Przełom, panowie, ale stójcie cicho. Ja tylko pozwolę sobie zacytować krótki fragment z tego artykułu odnośnie tej bazy, o której pan wspomniał. Bo mówimy o nadbudowie, a teraz przejdźmy do bazy, czyli sprawy materialnej. Oto w The Times of Israel z 5 marca czytamy, że 5-osobowa delegacja reprezentująca utworzony pod egidą izraelskiego rządu i agencji żydowskiej zespół Herat, Holocaust Era Asset Restitution Task Force, spotkała się w Warszawie z przedstawicielami rządu w osobach bufonowatego ministra Sikorskiego, pobożnego ministra Gowina i przebiegłego ministra Rostowskiego oraz umiłowanych przywódców drobniejszego płazu ze strony rządowej i opozycyjnej. Co tam uradzono, tego oczywiście nie wiemy, ale przewodniczący żydowskiej delegacji, pan Robert Brown, nie posiadał się z radości, że oto w sprawie restytucji, w cudzysłowie, nastąpił przełom, w cudzysłowie. I jeszcze jedno tylko zdanie. Warto przypomnieć, że chodzi o przejęcie od Polski majątku szacowanego na 60-65 miliardów dolarów. A problem polega na tym, że zarówno organizacje przemysłu Holokaustu, rządu Izraela, jak i zespół Haret nie mają żadnego tytułu prawnego, by posiadać jakiekolwiek roszczenia. Tak, no zreasumujmy, że delegacja takiej komórki rządowej, która istnieje formalnie już drugi rok w Izraelu, i ta komórka ma zajmować się sprawą wyegzekwowania żądanych należności, a wiadomo, że obiektem tych żądań jest przede wszystkim Rzeczpospolita Polska, co jest horrendalne. Nie dlatego, żebym ja był przeciwnikiem respektowania prawa dziedziczenia i własności prywatnej, wręcz przeciwnie, właśnie dlatego to jest horrendalne, że jeśli stoimy na gruncie prawa znanego w naszej cywilizacji, to żądanie, żeby dziedziczyły po osobach fizycznych jakieś organizacje czy rządy, powołując się na cenzus narodowościowy, to żądanie jest horrendalne i jest to żądanie złamania, wypaczenia prawa. Wypaczenia prawa. Nawet, bo to byli obywatele polscy, też i otóż przyjeżdża ta delegacja do Warszawy, przeprowadza rozmowy. Po powrocie do Izraela szef tej komórki komunikuje, że nastąpił przełom pozytywny. I otóż, proszę Państwa, w Polsce nie pisze o tym żadna gazeta. Żadna gazeta codzienna, żaden program informacyjny w żadnej telewizji, żadnej rozgłośni radiowej o tym nie donosi. To są rzeczy, które Państwu powinny uświadomić powagę sytuacji. Powagę sytuacji. Jeszcze izraelskie media spisują się o tym praktycznie cały czas, prawda? Żeby cały czas, to bym nie powiedział, ale bo... Ale w Polsce nie pojawiła się żadna wzmianka na ten temat. W Polsce... Dowiadujemy się, pan Michalkiewicz podpiera się... Otóż to. W prasie izraelskiej może pan to łatwo wyśledzić w internecie. Dlatego, że to są gazety, jak również tutaj na inny tytuł się powołał pan Stanisław Michalkiewicz. Ja to czytałem na stronie Israeli News. I jak sam tytuł wskazuje, to są strony redagowane w języku, którym ja władam i w związku z tym mogę się tam czegoś doczytać. I do tego też Państwa zachęcam, bo to jest ciekawe. Czasem z obfitości serca usta przemówią i można się dowiedzieć czegoś więcej. Tak. Według mnie jest to tylko i wyłącznie jakaś propaganda wewnątrz izraelska. Z tego względu, że takie coś nie może przejść, z tego względu, że no tak samo Polacy, czy tam polski rząd może jechać do Niemiec i słuchajcie, zniszczyliście Warszawę, zrównaliście ją z ziemią. Słuchajcie, żądamy rekompensaty, cały polski rząd bodaj 2 lata temu był w Izraelu. I również o tym nie było mowy w gazetach. I również nie było ani słowa o tym w polskiej prasie. Tak, ale tak, ani słowa, o czym rozmawiamy. Proszę pana, powiem tak, że bardzo bym chciał, żeby pańskie pobożne życzenie, żeby zostało spełnione.
Bardzo bym chciał, ale realia historyczne i mój ogląd realiów współczesności podpowiada mi daleko posunięty pesymizm w tej sprawie, dlatego że na czele polskiego narodu stoi rząd, który, no właśnie, odbywa konspiracyjne de facto spotkanie z władzą innego państwa, in gremio zresztą. To są rzeczy niesłychane. Wie pan, na ogół jedzie jakiś minister, czy kanclerz zabiera dwóch ministrów, może paru, a tu po prostu pojechał hurtem cały rząd i nas nie poinformowano o tym, o czym były rozmowy. Napisano tylko, że rozmowy dotyczyły kwestii bezpieczeństwa i kwestii ekologii chyba, coś takiego. Wie pan, no takie, jakby to powiedzieć, jawne bzdury. Jawne bzdury i to nie jest żadna informacja. To są rzeczy niepokojące, dlatego że ludzie stojący u władzy, stojący, siedzący, leżący u władzy w Polsce, ci ludzie nie są wolni, ponieważ oni są w większości agenturą, w związku z tym oni nie są panami własnego losu. Nie decydują o losie własnym, a los własnej rodziny mogą zapewnić, pomyślny los, wyłącznie trwając w lojalności, w jaką się zaangażowali. W związku z tym to są ludzie, którzy obawiam się, że gdyby pan miał pełną świadomość tego, co to za ludzie, to mając taką możliwość, lękałby się pan powierzyć sprzedaż używanego auta komuś z tego składu. Lękałby się pan w obawie, że zostanie pan oszwabiony. Tak. Panie Grzegorzewski, bardzo dziękuję za pana filmy. I ja jestem dowodem tego, że o historii można mówić w sposób interesujący. I mam takie pytanie z tym związane, ponieważ pan bardzo często w swoich wystąpieniach kwestionuje autorów książek i historię, którą się wykłada w polskich szkołach. Tak. Mam pytanie takie, jaki autorów panu polecić? Ja wiem, że to zapewne jest długa lista, ale chętnie autorów, polecę. Tak, ale chętnie polecę. Też młodszym pokoleniu, prawda? Chętnie polecę ze świeżych rzeczy, z nowości chętnie polecę. Z tych rzeczy, które w tej chwili schodzą z prasy drukarskiej. Skończył pisać Baśniak Niedźwiedź 3 kolega Gabriel Maciejewski, znany użytkownikom internetu, blogosfery jako Korylus. Baśniak Niedźwiedź 3. To jest taka rewizjonistyczna historia Polski i świata. 15, 16, 17 stulecia, a potem może się jeszcze kolega rozwinie. Mówię, to jest rewizjonistyczne podejście, które przejawia człowiek ciekawy historii. Tak? On sam nie jest patentowanym badaczem z jakiejś Akademii Nauk, jest tylko i aż logicznie rozumującym czytelnikiem książek popularyzujących historię i wykładów szkolnych i akademickich i dzieli się swoimi przemyśleniami i ja polecam bardzo te przemyślenia, nawet jeśli nie chcecie państwo podążać za autorem, żeby podzielić również jego konkluzję, to warto podążać tą ścieżką, dlatego że to jest trening, że to jest fajny trening intelektualny. Z takich treningów właśnie polecam również książkę Piotra Zychowicza Pakt Ribbentrop-Beck, która wywołała furię, wściekłość i napady obłędnego krytycyzmu, obłędnego dlatego, że nie sięgającego po argumenty najczęściej, tylko ograniczającego się do stwierdzenia, że takich rzeczy pisać nie wolno. Że takich rzeczy pisać nie wolno. No otóż państwo jesteście dorośli ludzie i w związku z tym polecam wam to jako lekturę dla dorosłych, właśnie jako trening. Tak? Niekoniecznie po to, żeby podzielić te wnioski, żeby się podpisać pod wnioskami, które autor wyciąga, ale zgromadził on tam tyle faktografii interesującej i poddał tę faktografię tak rzetelnemu namysłowi, że warto czytać, a przede wszystkim to się dobrze czyta. Co jeszcze? Wydawnictwo Wektory.
które w ciągu ostatnich lat wydało szereg rewelacyjnych książek z tutaj już przeze mnie wspominaną chyba poprzednio wojną o pieniądz Hong Bing-songa. Ostatnio wydawnictwo Wektory wydało książkę Libido Dominandi. Taki zagraniczny tytuł, dziwny, Libido Dominandi. To jest grube, obszerne tomiszcze. Autor ma nazwisko mało oryginalne, nazywa się bowiem Jones. I już poprzednią jego książkę wydano.